Łatwo pomylić to, co jest jakby pochodzi z osobowości danej osoby. To niekoniecznie jest związane z jej rozwojem duchowym. Wchodzenie na taką wyższą perspektywę poza siebie, wychodzenie poza swoje ciało, poza swoją tożsamość. To jest okej, że my też mamy te trudności, trudne emocje, trudne jakieś doznania. W tym odcinku opowiemy o tym, czym jest rozwój duchowy. Oraz opowiemy, na co zwrócić uwagę podczas rozwoju duchowego. Zapraszamy. Rozwój duchowy jest to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim jestem, co ja tu robię, czym jest rzeczywistość. Jest to taka ścieżka po prostu podążania ku prawdzie, jakby szukanie tego, co jest rzeczywiste, prawdziwe, tak można by to w skrócie określić. Tak, rozwój duchowy można często kojarzyć z religią, ponieważ religia daje odpowiedzi na te pytania, kim jesteśmy, jaki jest sens życia, o co tu chodzi. Jednak czasami nie do końca, czasem to jest tylko taka teoria, którą za bardzo nie rozumiemy, nie wiemy, jak to w ogóle przełożyć na nasze życie. Są jakieś ogólne ramy, że trzeba być dobrym, pomagać innym, nie wiem, że idzie się do nieba, jakieś takie w ogóle różne rzeczy, różne historie. Część osób w nie wierzy, część osób w nie wierzy. Jednak tutaj nie chodzi o to, żeby coś wierzyć tak na ślepo, tylko żeby samemu sprawdzać. I poprzez na przykład medytację, poprzez przyglądanie się sobie, światu, możemy sami zgłębiać odpowiedzi na te pytania. Tak, tu chodzi o znajdowanie takich swoich odpowiedzi, odpowiedzi, które bazują na własnym doświadczeniu. Ponieważ odpowiedzi, które wyczytamy z książek, które wydają się mądre, pisane przez mądrych ludzi, czy odpowiedzi otrzymywane jakichś autorytetów, na jakichś spotkaniach, nie są wystarczające, tak? Bo to wtedy pozostaje jedynie na takim poziomie mentalnym, na poziomie myśli, słów, a tak naprawdę to, co ktoś miał na myśli, mówiąc dane słowo, niekoniecznie znaczy to samo, co jak my te słowa rozumiemy. Więc jakby możemy zrozumieć też to po prostu w sposób niewłaściwy. I tak naprawdę nie da nam tego doświadczenia duchowego, w kierunku którego idziemy, po prostu przez przeczytanie książki. Dlatego właśnie kluczowe jest jakby samemu zgłębianie tych pytań i szukanie odpowiedzi na tych pytania, na te pytania. Tak, dokładnie. Kojarzy mi się jeszcze właśnie taka metafora z rozwojem duchowym, że te wszystkie właśnie książki, czy to właśnie przypowieści od Jezusa, Buddy, różnych nauczycieli duchowych, też tutaj bardziej współczesnych może być, jak Eckhart Tolle, czy Muji, że to wszystko to są takie kierunkowskazy, gdzie można iść, można sobie też popatrzeć na te osoby, szczególnie jeżeli żyją w współczesnym świecie, to też jest bardzo ciekawe zobaczyć, jak one się odnajdują w tym świecie, jakie są, ile w nich jest spokoju. I to może być taki wyznacznik, gdzie chcemy podążać, bo ja też lubię słuchać czy czytać książki takich osób, bardzo mi to też pomaga, aczkolwiek ja muszę iść sama, muszę sama wybrać się w tą drogę, a to są takie kierunkowskazy, bardzo pomocne, ale one za mnie tej drogi nie przejdą. I jeżeli mamy takie osoby, które nas inspirują, pomagają nam kroczyć tą ścieżką duchową, to warto mieć na uwadze, że to są też tylko ludzie lub aż ludzie. I możemy łatwo, tym bardziej jeżeli jesteśmy jeszcze nowi na tej drodze rozwoju duchowego, możemy łatwo pomylić to, co jest jakby pochodzi z osobowości danej osoby, co ona lubi, nie wiem, co robi w życiu, czy uprawia sport, czy sobie bardziej siedzi,
czy jest bardziej wegetariańska, czy nie. Jakby to niekoniecznie jest związane z jej rozwojem duchowym, tak? To po prostu może pochodzić z jej osobowości. Dlatego warto mieć takie jakieś takie krytyczne myślenie. No i jakby sprawdzać, czy to naprawdę jest to, co myślimy, że jest związane z rozwojem duchowym. To faktycznie jest związane z rozwojem duchowym, czy bardziej z, po prostu z jakąś cechą osobowości danej osoby. Ponieważ to są jakby no, dwie różne rzeczy i tu jest jakby cała trudność w kroczeniu, w podążaniu tą ścieżką, ponieważ można łatwo gdzieś tam zboczyć i pójść jakby na manowce, myśląc, że tak właśnie powinna postępować osoba duchowa, na przykład powinna, nie wiem, przy świecach siedzieć, tak? A to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Albo powinna mieć jakieś super moce, uzdrawiać innych, lewitować. Też może być takie wyobrażenie. Albo że ten człowiek jest taki idealnie doskonały, nigdy się nie denerwuje, zawsze jest taki super spokojny i wszystko można wokół niego zrobić, a on w ogóle na wszystko się zgadza. O, jest taki bierny, no bo to w końcu ten świat może być taką iluzją i że to nie jest w ogóle dla niego wtedy ważne. Tak. Warto pamiętać, że często takie osoby widzimy tylko w jakimś wycinku ich życia, więc możemy mieć też jakieś nieprawdziwe wyobrażenie na ich temat, tak? Ponieważ widzimy na przykład jakieś tam ich podczas warsztatu, nie wiem, jakiegoś wykładu, czy na filmie, a jest jeszcze cała reszta życia takiej osoby, więc warto mieć to na uwadze, ponieważ każda z tych osób dalej ma swoje życie takie osobiste, też przeżywa emocje, ma swoje jakieś dylematy, problemy i to jest o tyle ważne, że jeżeli sami podążamy ścieżką rozwoju duchowego, to warto mieć to na uwadze, że to jest okej, że my też mamy te trudności, trudne emocje, trudne jakieś doznania, bóle i to jest okej i to jest w porządku i to nie jest żadna informacja, że gdzieś nie wiem, zboczyliśmy, to jest część po prostu życia i to jest jakby warto włączyć do właśnie do naszej ścieżki. Mm-hmm. To jeszcze tego wrócę, że rozwój duchowy, tak jakby podsumowując, czym jest, no to jest takie właśnie wchodzenie na taką wyższą perspektywę poza siebie, wychodzenie poza swoje ciało, poza swoją tożsamość, poza taką swoją tutaj osobowość, to imię i nazwisko, z którym jesteśmy utożsamieni. I gdzieś patrzenie na całość, łączenie się na przykład z całością ludzi, planetą, nawet wychodzenie dalej, aż do właściwie takiej świadomości, która jest nieśmiertelna, która nigdy się nie narodziła, która nigdy nie umarła i można się z nią połączyć, o czym mówią nauczyciele duchowi, właściwie wszyscy. I poprzez medytację można zobaczyć, że jesteśmy czymś więcej niż nam się wydaje. Tak. I to... tu nie chodzi o to, żeby jakby... Nie musimy wiedzieć, że taki jest koniec tej drogi, że to, nie wiem, mamy jakąś taką wielką świadomość, czy coś takiego, że jesteśmy kosmosem. Jakby w ogóle jakby nie musimy tego wiedzieć. Tu jakby wystarczy, że będziemy tak szczerze, uczciwie jakby przyglądać się rzeczywistości, nie oceniać, jakby najmniej osądzać to, czego doświadczamy, siebie, swoje doświadczenia, innych doświadczenia. Tylko tak jakby analizować tak jakby naukowo własne doświadczenie. Jeżeli będziemy tak neutralnie podchodzić do naszego doświadczenia, do naszych przeżyć, do naszych myśli, emocji, to tak naprawdę ta nasza świadomość, nasze postrzeganie się będzie samo z siebie zmieniać i będzie po prostu tak zwane, będzie bardziej duchowe, ponieważ zaczniemy wychodzić poza właśnie swoje myśli, poza swoje emocje, poza swoje doznania. I będziemy mieć poczucie, że stajemy się jakby tacy bardziej otwarci i mniej ograniczeni przez to, co mamy w głowie, przez jakiś tam swój światopogląd. I to się po prostu dzieje naturalnie. Wystarczy być takim szczerym, oddanym poszukiwaczem prawdy. I tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi.
Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny. Jeżeli chcecie, podzielcie się z nami w komentarzu, czym jest dla Was rozwój duchowy. Dla mnie rozwój duchowy jest sensem życia i pomaga mi, jakby tak właściwie dzięki niemu mam coraz więcej spokoju w swoim życiu i takiej radości, więc każdemu życzę, żebym wkroczył na tą ścieżkę i ją podążał, bo naprawdę jest to coś niesamowitego. Mm-hmm. Ja także polecam i zachęcam przy okazji do polajkowania tego filmiku, zasubskrybowania naszego kanału, żebyście dostawali powiadomienia o innych ciekawych filmikach na temat medytacji, rozwoju duchowego oraz zapraszamy na naszą stronę jakmedytować.pl. Do zobaczenia. Do zobaczenia.